Witam w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się kolejnym zadaniem. Zobaczmy, co tam ostatnio robiliśmy, bo już nie pamiętam. Czekajcie, znajdź Batwing, żeby zainstalować nowe uzbrojenie dodatkowe w Batmobilu. To jest oczywiście cel główny, ale widzę tutaj, że coś się pojawiło nowego w sprawie tych zabójstw i można by było to sprawdzić. Co wy na to? Znajdźcie powstrzymać zabójcę pozostawiającego zwłoki w całym Gotham. Chyba się tym zajmiemy. Skoro mamy jakiś nowy trop. Skoro mamy nowy trop, to dlaczego mamy z tego nie skorzystać? To jest bardzo bliziutko, widzę. Tak? Serio? To jest gdzieś tutaj, widzę. Ok, wejdziemy tutaj na sam szczyt i sprawdzimy to. Znowu słychać tą muzykę. Więc rzeczywiście coś tutaj musi być. Poczekajcie, coś tutaj musi być. Być może gdzieś zwłoki wiszą. Sprawdzę z tej strony, być może lepiej będzie po prostu to widać. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu się teraz pojawił znacznik. Okej. Okay. Jest, faktycznie. Alfred, I found another body. The mutilation pattern looks to be identical to the previous murder victim. Then it appears Gotham does indeed have a serial killer in its midst. And here I was thinking this evening couldn't get any worse. I'm going to scan the body for unique identifiers. Okej. Okay. Włączmy skaner, to samo co ostatnio, czekajcie. Coś z tą skórą jest nie tak. Co to jest? An irregularity on the victim's chest. It appears to be a birthmark, quite distinctive. Znamie, tak? Okej, okay, czyli weźmy teraz drugi. Czekajcie, drugi rodzaj tego skanera. O, coś jest, coś jest. There's a bullet lodged deep in the upper bicep. This type of ammunition is predominantly used with a hunting rifle that hasn't been manufactured in over a decade. No proszę. Okej, teraz przeskanuję jeszcze te kości i zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma. Jest, coś na palcu. Sztuczne palce. The left foot is missing several toes. The site of amputation suggests the removal of non-viable tissue in the treatment of frostbite. Alfred, I've ID'd the victim as Robert Kincaid. He was a microbiologist who worked for Stagg Enterprises. Many believe the shooting was connected to Kincaid's knowledge of controversial research, although that remains unverified. He took a teaching post in Atlanta, which is where he was reported missing. Another person taken from outside the Gotham area. A significant detail, sir. So are these words written beside the bodies. Try and find a connection between the two victims I've found, Alfred. There has to be something linking them together. I'll try my best, sir. No dobrze, słuchajcie, w takim razie Alfred będzie tutaj szukał czegoś, co łączy te dwie ofiary. Natomiast my chyba możemy zająć się czymś innym w tej chwili. Tutaj już nie ma nowych poszlak. Abducting people and mutilating their bodies. I'm going to find this killer, Alfred. Okej, okay. Tak jak mówiłem, na razie nie mamy nowych poszlak. Będziemy czekać na to, co Alfred nam przyniesie. Tutaj mamy oczywiście kampania na rzecz demilitaryzacji. Jakaś bombka gdzieś niedaleko się znajduje. I'm going to continue disarming the malicious explosives. There's one planted right next to the botanical gardens. They'll throw everything they have at you, sir. Nie wiem czasem, czy nie robiłem właśnie tutaj, nie rozbrajałem tej jednej bombki, ponieważ słuchajcie, save, który cofnąłem, spowodował to, że kilka tutaj misji zostało usuniętych, dlatego musiałem przechodzić jeszcze raz, ale zobaczmy to. Jest to niedaleko, więc czemu nie? Zejdziemy sobie tutaj na sam... To jest chyba pod spodem, tak mi się zdaje, więc czekajcie. Wezwiemy od razu Batmobil. Tam już jakiś czołg jedzie, więc szybciutko, szybciutko. Do środka chowamy się. Pięknie. Jest kilka dronów, ale
Nie wiem, czy nie są czasem wyżej troszeczkę, więc... No, zajmijmy się tym. Użyjmy wyciągarki. Za chwilkę tutaj... Tak, za chwilkę będzie tutaj pełno wrogów, więc będę musiał ich najpierw pokonać. Także muszę uważać, aby nie wyjechać poza... Poza ten rejon, ponieważ bomba wybuchnie. Dobra. Te, które są bliżej. Pięknie. Dawaj, ładuj, ładuj, ładuj. Cholera. Dobrze, super. Możemy użyć, słuchajcie, auto naprowadzania. Kilka rozwalić tutaj pojazdów. Będzie tego na pewno sporo. Więc lepiej celować w te wieżyczki, żeby od razu je rozwalić. Dobrze, super. Tam leci już naprowadzająca, ale okej. Ściągnęliśmy ją. Dobrze, super. Chyba już malutko zostało, co? Widzę jakieś dwa drony. No i z głowy. The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Malutkie przesilenie i super. Bombka zniszczona, tak więc okej. Następny cel. Słuchajcie, tutaj także mam jeszcze wieżyczki. Streszczenie sprawy. Zneutralizuj wieże strażnicze milicji sprawujące kontrolę nad przestrzenią powietrzną Gotham. No i jak widzicie, na razie mam tutaj odblokowane 6 wieżyczek na Founders Island. Nie wiem, ile jest na Blake i nie wiem, ile jest na Miyagani. Ale spokojnie, to tam będziemy robić po drodze. Na razie chyba wiecie co, przejdziemy do głównego zadania. Tutaj mam jeszcze jedną minę do rozbrojenia, widzę. Ale spokojnie, to będziemy robić tak, wiecie. Tego nie ma akurat dużo, widzę. Tych min chyba nie ma dużo. Chyba, że więcej odblokujemy. Nie wiem. Dobra, zajmiemy się, słuchajcie, głównym zleceniem, czyli najpierw znajdziemy Batwing, żeby zainstalować nowe uzbrojenie dodatkowe w Batmobilu. Te, które ostatnio wybraliśmy. Jedziemy na to miejsce. Bo będę musiał niestety, ale najpierw pozbyć się tych dronów. Inaczej tutaj Batwing nie przyleci. Okej. Powinno być w porządku. Przeładowuje broń i zwiększa zdolność ofensywy. Niszcz cel, aby magazynować energię zasilającą broń. Generator broni, trójeczka. No troszeczkę mocniejszy generator, więc pewnie będziemy szybciej tą energię tutaj generować. Okej. To użyjemy na sam początek, czekajcie. Arkham Knight oczywiście wiedział, że tutaj ten Batwing, ten samolot należy do nas, bo tylko on tylko wie,
który samolot potrafi ten zwrot 180 stopni praktycznie w miejscu. Więc od razu wysłał tutaj wojska na nas. Rakietki. Szybciutko. Cholera, no. Jest was troszeczkę. Ale powiedziałbym, że za dużo. Okej. Dobra, troszeczkę się luźniej zrobiło. Tego mamy z głowy. Tu jeszcze są dwa. Możemy zrobić autonamierzanie, kilka ściągnąć celi i to chyba wszystkie widzę. Sir, I've been looking into North Refrigeration as you requested. It seems Master Grayson has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranala Ferry Terminal. Thanks, Alfred. In the meantime, sir, scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenants in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle, should you wish to intervene and remove them from the battle. No proszę, odblokowano życiorys postaci Nightwing. Sprawdźmy. Czemu nie? To są zagadki, słuchajcie, to mnie na razie nie interesuje. Będziemy to robić. Chyba w osobnych odcinkach. Tak, tutaj mamy Robina, Nightwing, Nightwing, Nightwing. Gdzie ty jesteś? Firefly. O, jest tutaj. No dobra. Dick Grayson, postrach przestępców, Bloodhaven, miejsce pobytu, oczy niebieskie, kolor włosów czarny. On był poprzednio, słuchajcie, Robinem, w tej chwili jest właśnie Nightwingiem. Wzrost 183 cm, 82 kg wagi. Tales of the Teen Titans, numer 44, 84 rok. Cholera, nie to wziąłem. Najmłodszy z rodziny akrobatów działających pod szyldem latający Graysonowie. Dick Grayson był świadkiem zamordowania swoich rodziców przez szefa mafii, wymuszającego haracza od cyrkowców. Bruce Wayne adoptował sierotę. Dzięki treningom Dick stał się Robinem. No właśnie. Partnerem Batmana. Młody Grayson chciał udowodnić swoją wartość, a jednocześnie miał dosyć życia w cieniu Batmana. Dlatego wyprowadził się do Bloodhaven, aby zwalczać przestępczość. Pod nowym pseudonimem jako Nightwing. Szkolony przez Batmana do zwalczania przestępczości, utalentowany akrobata i mistrz sztuki walki. No właśnie, to jest on. Okej, no to co? Zobaczmy, czekajcie, bo tutaj chyba jakaś nowa misja się także pojawiła. O, mamy coś nowego odnośnie strażaków. Cholera, tutaj mamy także informacje odnośnie opancerzonych transporterów, które także możemy tutaj wyeliminować i chyba się zajmiemy tym, zanim ruszymy na główną misję. Looks like one of the Station 17 firefighters is being held hostage near Grand Avenue Station. Scans have revealed multiple sentry gun placements. Consider your approach carefully, sir. Dobra, troszeczkę się rozpędziłem, a to jest gdzieś tutaj. Okej. W ogóle mam dobrze zadanie zaznaczone, poczekajcie. Tak. One of the missing fire crew is being held near Grand Avenue Station. I'm going to get him back. Plan your attack, sir. Multiple sentry gun placements have been detected. No dobrze, słuchajcie, jest dosyć sporo wieżyczek w tamtym miejscu, więc nie będzie to takie proste. Jest czterech żołnierzy, widzę. Jedna z tych osób to oczywiście nasza ofiara, którą musimy uratować. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aż wieżyczek. No, nie będzie to chyba proste. Jeśli mógłbym Batmobil tutaj wezwać, to chyba nie da rady, bo są te słupki. Chyba nie. Spróbujemy, wiecie co? Wywabić ich. Jest, dobra. Chodźcie tutaj. Troszeczkę
No, tu na dół, na dół, na dół, na dół. Jeszcze niżej może, wiecie co? No i po zawodach. Czyli tak, żołnierzy mam z... znaczy zbirów mam z głowy, zostało tylko zwładnić te wieżyczki i to wszystko. Tak się zastanawiam, od której zacząć. Czekajcie, gdzie mamy taki przesmyk? Tutaj chyba tą moglibyśmy najpierw wyłączyć. Dobra. Super. No, powinno być teraz w porządku już. Your truck was attacked. You and the rest of your crew were taken hostage by rioters. It's over, Batman. Not even you can save Gotham this time. I won't give up. I'll find your crew. Wait here. An officer will come and take you to GCPD. Ekstra. 3 punkty do rozdania. Ale za chwileczkę zobaczymy. Czyli co? Teraz mógłbym się zająć, słuchajcie, tym zadaniem. Pancerny i niebezpieczny. Odszukaj i zniszcz wszystkie transportery opancerzone sił milicji. The city-wide scan has picked up one of the militia APCs. I'm relaying its location to you now, sir. Muszę się wydostać na zewnątrz. O, właśnie. 200 metrów, gdzieś w tamtym kierunku. Niedaleko, cholera, niedaleko. Że tędy wyjdziemy i go dogonimy. Muszę niestety, ale... O, jest! Tylko gdzieś pod spodem. No dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzieś tutaj. Jedziemy, jak strzałki nam pokazują. Dobra, mam. Jeden załatwiony. No i zajmiemy się teraz tym transporterem opancerzonym. Okej. Trochę tego życia ma. Troszeczkę ma. O kurczę, ale żeś mnie zrobił. Nieźle. Kurde, będę musiał wrócić. Mam nadzieję, że go nie zgubię. Mam jeszcze turbo w razie co. Okej, jest tutaj. Tym razem nam nie uciekniesz. Co? Nawet nie mam czasu spojrzeć na ten pasek jego życia. Podoba mi się to, że w każdej chwili możemy szybko przejść w tryb bojowy i zawrócić ten pojazd. Jest naprawdę zwinny. Jeszcze chyba zaraz powinien paść. Tak jest. Cash, I've taken out one of the militia's APCs. I need the driver picked up and taken back to GCPD. I'll get someone on it, Batman.
Ekstra, bardzo fajnie. Czyli tak, jeden z transporterów mamy z głowy. No zostały tutaj jeszcze wieżyczki, słuchajcie, te miny można by było także zrobić, ale chyba zajmiemy się w końcu głównym zadaniem, tylko że to już zrobimy w następnym odcinku. Indeed, sir. Master Grayson confirmed he'll meet you on the building overlooking the Ranala Ferry Terminal. Tak jak mówiłem, tym już zajmiemy się w następnym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!